Choć za oknem pogoda nie szklana, my dziś o szkle porozmawiamy, a ze mną hutnik, artysta Janusz Buczek. Dzień dobry, cześć, witam. Dzień dobry, cześć, witam. Janusz, chciałbym Ciebie zapytać, jak zostać artystą, hutnikiem szkła? Czy to się kończy jakąś szkołę, czy jakiś kurs? Kończy się szkołę. Zacząłem jeszcze szkołę hutniczą. I do takiej właśnie szkoły chodziłem, do Kraśnieńskich Hut Szkła. Tam były przedzakładowe szkoły, kiedyś już nie, teraz już nie ma tych szkół. Kiedyś były te szkoły i tam zrobiłem sobie zawód i zostałem hutnikiem szkła. Czy w Polsce jest wiele takich szkół? Czy to jest taki zawód, który jest bardzo popularny dziś? Kiedyś to był taki bardziej popularny, no to są lata, były lata 80. No to już był bardzo dużo hut, było hut i prywatnych, i państwowych, a teraz to wszystko było zlikwidowane, zostały, czy upadły, czy jak trudno mi to określić. Czy po prostu na rynku polskim pojawiły się produkty z Chin, które zastępują właśnie... W Czech dużo szkła, także nie wiem, czy to było nieopłacalne, czy ten, no... To mi trudno na ten temat powiedzieć. Jak się robi takie piękne ozdoby szklane? Czy kryształowe? To proszę... To są kryształowe. Mamy tutaj szklanki, to są, widzę, to sodowe. No właśnie, czyli to nie jest to samo. Nie jest to samo. To jest inne, całkowicie inne szkło. Inne są surowce do tego. Jak się produkuje taką piękną ozdobę? Gotowy mam pomysł na ten świecznik, bo to jest taki świecznik. Jakby to go tak ładnie zrobić, nie, i z kolorami, nie, żeby to estetycznie i ładnie wyglądało. No i robiliśmy parę prób takich. Mówi, to dodam trochę koloru. Mówiąc to, zamknąłeś koloru, oczy, to... czyli wyobrażam sobie, jakie mają być kolory, jak to ma być jak to ma wyglądać i... Działam. I działamy. Czyli to nie jest tak, że w trakcie, powiedzmy, gdy jestem w trakcie, to ja wtedy patrzę sobie, a może bym jednak dał taki kolor, czy może taki? To już wcześniej mam w głowie. Nie przygotowałem zrobić tak, żeby to te kolory się tak zgrały. A dlaczego nie... wcześniej, a nie w trakcie? Czy to jest kwestia tego, że ten towar dość szybko zastyga i musimy wiedzieć, co robimy? Nie, nie. Już mamy koncepcję przygotowaną do tego, że kolor dajemy przykładowo, to jest zielony i czerwony do tego. I już te kolory już są zgrzane, tak, że można przykleić tylko... Oczywiście to trzeba szybko robić, nie? Bo szkło cały czas się stygnie. Ale jak wprowadzić... Bo to jest przecież 100% ręczna robota. 100%. To jak wprowadzić tutaj, jak to robić z tym szkłem, że kolorami, że one są tu w środku? I to jest zadziwiające. I odległością też są kolorami, tak? No właśnie, to na pierwszą końcówkę nabieramy czerwonego szkła, bryłę szkła większą i później chcemy jeszcze drugi kolor jakiś przykleić. Przyklejamy ten zielony kolor, bo przykleić to nie sztuka, a żeby tam jeszcze powietrze w tym było, żeby ono przykładowo trochę większe było, ten kolor się powiększył, nie? Bo jak przyklejemy do piszczeli... Co to jest piszczel? To jest narzędzie pracy. Nasze narzędzie pracy. To jest ta rurka taka. Ta rurka, która ma w środku, jest pusta i z ustnikiem i no i wszystko, no. I nabieramy na tą końcóweczkę sobie tego. Jest to żaroodporne, to się nie niszczy w szkle, ani nie topi, ani nie znam. Ile czasu musisz poświęcić, żeby zrobić tego typu ozdobę? No z 15 minut to trwa, no. Jak wykonuje się taką kulę? Ona jest praktycznie idealnie równa. Czy jest jakaś forma? Wszystko to ręcznie burgulujemy. Mamy na tej piszczeli przykładowo tą kulę, tę bryłę szkła tego i kręcimy sobie, nie? Jak kręcisz piszczelą, to ono ci się obraca. Piszczel i ta bryła szkła ci się obraca w ręku. Są to takie widelce zrobione, nie, żeby ci nie tak w powietrzu trzymasz to wszystko na takich widelcach i na tych widelcach kręcimy sobie tą bryłę szkła z piszczelą i mamy takie drewniane burgulce sobie. To jest taką rączką metalową, to jest drewniane, jest to twarde drzewo, żeby się nie przepaliło, bo szkło jest cały czas gorące. I wsadzamy do tej bryły szkła ten burgulec cały, tak zwany,
i kręcimy sobie i kształtujemy sobie tym burgulcem. Kierujemy sobie w różne kierunki i on się tak sam, ta bryła szkła sama się w tym burgulcu układa. Bo są i burgulce różne, kwadratowe i okrągłe. 15 minut to jest bardzo mało czasu na wykonanie takiej pięknej ozdoby. Zastanawiam się, czy jeśli nam to dość szybko zastyga, czy w trakcie możemy sobie podgrzewać na przykład? Tak, możemy sobie podgrzewać tam, gdzie jest szkło w piecu i tam możemy sobie włożyć go, tą bryłę szkła, możemy sobie podgrzać i aż widzimy, że już podgrzane i znowu tworzymy sobie taki wyrób, jaki chcemy. Janusz, w swoim życiu zrobiłeś zapewne mnóstwo różnych ozdób, różne szklane, kryształowe. Tysiące. Czy któreś się powtarzały? Czy jest możliwość w ogóle, żeby były dwie takie same pozycje? Kryształowe? No, czy zawsze się czymś tam będą różniły? Na pewno zawsze, bo to są... wyroby ręczne, tak zwane, to nie ma żadnej formy ani tego, tylko tworzymy sobie to ręcznie wszystko. I może być mniejszy, może być większy, może ucho tam troszkę mieć za małe, nie przykładowo. Ale to jak człowiek dojdzie do wprawy, to mu tak wszystko wychodzi, że jakby były podobne do siebie w ogóle wszystko. Jak sobie tak pomyślisz dziś, to co z tym zawodem będzie w najbliższej przyszłości, w najbliższych dziesięcioleciach? Młodzi w ogóle teraz nie chcą się uczyć tego zawodu, bo to jest ciężki zawód, naprawdę ciężki. Ale co jest takiego ciężkiego? Przecież te przedmioty nie są ciężkie, tak? Przykładowo te, co masz teraz w ręku podnosiłeś, to są lżejsze, ale robiliśmy różne wielkości. Jaka mniej więcej temperatura jest w miejscu pracy? My przy piecu, żeby nabrać na tą piszczel nie tego szkła, nie, to mamy przy piecu prawie 60 stopni. Czy mógłbym prosić to serduszko, które stoi na stole? Dziękuję ślicznie. Kochanej żonie Basi i Janek. Piękny prezent. Z jakiej okazji? A to tak bez okazji. Chciałem żonie zrobić taki coś ładnego, nie? Skoro się nauczyłem takich rzeczy robić, nie, mówię, to dla żonie chciałbym coś takiego zrobić, bo ją bardzo kocham. Serce jest takim tym, że można sobie ze szkła zrobić serce. I tak sobie pomyślałem, narysowałem tam, kit sobie zrobiłem, nie, jak to ma wyglądać. Zrobiłem jedną sztukę, to nie wyszło mi. Tu jedna strona mi nie wyszła, trochę zatemna, bo to trzeba klepnąć, trzeba dmuchnąć, trzeba... Jakoś tak, jedna, dwie sztuki to zepsułem, mówi, kształt piękny, ładny, kolory też, mówi, biało-czerwone. Zrobię dla żony właśnie taki prezent. No. Podobało się. I podobało się żonie, bo chciałem podkreślić jeszcze, że takie szkła, no dobrze, zrobimy taki wyrób i co dalej z tym wyrobem? A taki wyrób to musi iść do odprężenia, jeżeli to szkło nie odprężysz, nie? Bo tam jest też odpowiednia temperatura i ono powoli stygnie, nie? Jakby to szkło nie stygło, to by się popękało i by z tego szkła by nic nie było. Ciągownie mieliśmy takie, nie mówiąc, chyba 20 metrów, nie? I od początku idzie sobie tak powoli i ta temperatura pierwsza jest wysoka, później się zmniejsza, także jak wychodzi z ciągowni już, tak, nie? To jest zimna. U stolarza mnóstwo drewna w domu, u kamieniarza mnóstwo kamienia w domu, parapety, podłogi, co się da tylko. A u artysty hutnika dużo szkła jest w domu? Parę rzeczy, no. Takich dla mnie rzeczy, takich ważnych rzeczy, które kiedyś robiłem, to... I teraz jak patrzę, to wspomnienia piękne są, tak? No są, no. Są wspomnienia, ale tu lata lecą już tego. No bo to pasja chyba życia, ta praca. Czy da się wykonywać, to znaczy, ten zawód bez ona pasji? Ona jeszcze nie była, kiedy ja chodziłem do szkoły, nie? Później się to wszystko tak... Potoczyło. Potoczyła ten, no i pasja i lubiłem to po prostu robić, nie? Na początku to tak od razu jak... Ojejku, mówię, gorąco tu tego, jak tu będzie wytrzymać, no, ale powoli człowiek się do tego wszystkiego przyzwyczaił i już później było okej. Okay. Lubiałem, kochałem mój zawód, no, naprawdę świetny zawód. Artysta, hutnik Janusz Buczek, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.